że jest piękna. Jak tapeczka. Pan Jezus wiele razy opowiadał ludziom o Królestwie Bożym. Wiecie? My już mówiliśmy, że do czego przyrównał Królestwo Niebieskie? Do ziarnka. Do ziarenka jakiego? Gorczycy. Gorczycy. To było małe ziarenko? Tak. A co z niego wyrasta? Duże drzewo. Duże drzewo, Gabuś? Drzewo jest duże? Tak, duże drzewo. Dobra, i do czego jeszcze? Ostatnio o czym mówiliśmy? O zasie. Dzisiaj będziemy mówić, jak Pan Jezus przyrównuje Królestwo Boże do... Do perły! I do perły, i do kupca. Cześć, kupiec. Czy wiecie, jak powstają perły? W muszli. W muszli. Zobaczymy na filmiku, jak powstają perły. Okej, chodźcie. Zobaczmy się, jak powstają perły. Zobaczcie. Pani otwiera tutaj perłę. A ja trochę przyspieszę. I zobaczymy, co znajdzie. Ja. I w perle, i w muszli. To jest akurat małża. Zobaczcie, jakie perły. Ale ile ich jest tam? Okej. Dobra, resztę obejrzymy później. Chodźcie, wracajmy. Z czym zajmuje się kupiec? Kupuje. Kupuje i? Taki handlarz dzisiejszy. Kupuje i też sprzedaje potem, nie? Kupuje, sprzedaje i tym się zajmuje kupiec. A więc nasz kupiec dzisiaj będzie się zajmował perłami. Posłuchajmy najpierw, co Pan Jezus powiedział o tym kupcu i dlaczego przyrównał je do Królestwa Bożego. Światło Chrystusa. Bogu niech będą. Pan Jezus mówił. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Czym się zajmował nasz kupiec? Perłami. Co z nimi robił? Kupował i sprzedawał. Kupował i sprzedawał. Mieszkał sobie w domu, tak? Zajmował się perłami. Jak myślicie? Dużo ich miał chyba, nie? Mhm. O tak, tu mamy takie czerwone, a tu mamy takie małe różowe. Ale szukał jednej, jedynej, najcenniejszej. Takiej jeszcze nie miał. Więc zobaczcie, jeszcze raz przeczytamy Słowo Boże i zobaczymy, co nasz kupiec zrobił. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Oh. Hej! Zabieram do domu. Nie był zadowolony, szukał dalej. Nie miał jeszcze tej najpiękniejszej. O! Jaka piękna! I co Pan Jezus mówi dalej? Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, nie miał tyle pieniążków. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał, wszystkie perły wziął, sprzedał. Dlaczego sprzedał? No bo ta była taka cenna. Musiał sprzedać wszystko, żeby ją kupić. Nie stać go było. Więc sprzedał wszystkie inne. I w zamian za tę perłę kupił tą. Poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tą drogocenną perłę. Poszedł z nim do domu. I to też musisz... Sprzedać? Nie, już ma tą najcenniejszą i najpiękniejszą. A jak myślicie, kiedy był szczęśliwszy? Wtedy, kiedy miał dużo pereł i siedział z nimi w domu? Czy teraz, jak ma tą jedną?
jedną. Jak mi tą jedną? Tak, a dlaczego? Jaka jest ta perła? Drogocenna. Drogocenna, czyli jaka jest? Porównując z tymi, co miał. Miał ich dużo, były piękne, ale wolał wszystkie sprzedać, żeby mieć tylko tą jedną. To jaka ta jedna musi być? Piękna. Przepiękna. Najpiękniejsza. Dlaczego Pan Jezus przyrównał Królestwo Boże do kupca? I do perły. Bo Królestwo Boże jest piękne. Bo jest piękne. Najpiękniejsze. Jak ta perła. Jak ta perła. Jest najwspanialsze. Tak? No i co warto zrobić, żeby zdobyć Królestwo Boże? Zostawić wszystko i pójść do niego. Tak. Czyli kto jest naszą perłą? Jezus! Jezus jest naszą perłą. Dla Niego warto stracić wszystko, byleby On był w serduszku, tak? Tak! Dziękuję Ci, Jezus, jesteś naszą perłą. Dziękuję Ci.